Witam wszystkich serdecznie na kanale Auto Import Nieporęt. Lecimy z kolejną prezentacją, tym razem Volvo V70, trzecia generacja, model po pierwszym lifcie, 2009 rok. 2,5 turbo, 5 cylindrów, silnik benzynowy, czyli ten silnik, który u mnie najczęściej występuje. Skrzynia manualna, tutaj już model po pierwszym lifcie, czyli mamy 231 koni. Auto sprowadzone ze Szwecji, ze Skandynawii, więc wersja FT, czyli Flexi Fuel, przygotowany do jazdy na etanolu, wzmocniona głowica i gniazda zaworowe. Dużo lepiej ten silnik sobie radzi z instalacją gazową. Auto sprowadzone przeze mnie w kwietniu w zeszłym roku. Trafiło tak naprawdę w rozliczeniu. Przeze mnie troszeczkę tutaj dobajeżone, wjechały felgi 17-calowe. Wjechał spoiler, zobaczcie, na klapę i przyciemnione zostały delikatnie szyby. Dlaczego takie modyfikacje zrobiłem? Ano dlatego, że dużo nie musiałem do tego auta dołożyć, więc uważam, że samochód na tych felgach wygląda po pierwsze dużo lepiej. To są felgi z modelu S60. Delikatnie przyciemniona szyba również nadaje mu takiej agresywności. No i lotka na tylną klapę, no to już wiecie, że jestem fanem. Mam jedną firmę, w której te lotki zamawiam. Bardzo gorąco polecam. Bardzo prosty montaż. Kwestia tylko tak naprawdę pola kierowania. Wersja Summum, po czym możecie to poznać? Po tym, że mamy chromowane relingi, to jest taki wyróżnik z zewnątrz, i chromowane listwy wokół szyb, ale w modelu poliftowym te listwy były już w standardzie. No i wewnątrz wersja Summum charakteryzuje się tym, że mamy elektryczny fotel z pamięcią, oczywiście mamy ksenony i czujniki parkowania, ale to jest też standard wersji Momentum. Auto było sprowadzone z przebiegiem 264 tysiące km. Oczywiście jest pełna historia serwisowa tego samochodu ze Szwecji. Nie pamiętam teraz dokładnie, ilu miał właścicieli w Szwecji, ale sprawdzę i pewnie przy dokumentacji Wam to powiem. W Polsce jeden właściciel, auto zarejestrowane, ubezpieczone i tak naprawdę na bieżąco tutaj użytkowane. Jakichś większych napraw w tym samochodzie nie było. Z tego co wiem, było robione zabezpieczenie podwozia w firmie Crown wraz z zabezpieczeniem profili zamkniętych. Także to też Wam pokażę, jak to wygląda w tym egzemplarzu. Jest na to też stosowny dokument. Auto w ciekawym kolorze, takim niebieskim, wpadającym w granat. Aktualny przebieg 278 tysięcy km, także niecałe 14 tysięcy km tym autem zostało zrobione po polskich drogach. Samochód w bardzo fajnym stanie, bardzo ciekawa propozycja. Jeżeli ktoś szuka V70 trzeciej generacji, to myślę, że jest to strzał w dziesiątkę. Po tych takich drobnych modyfikacjach przeprowadzonych przeze mnie, myślę, że auto naprawdę nabrało smaku i wygląda dużo, dużo lepiej. Przechodzimy szybko do pomiaru powłoki lakierniczej. Oczywiście samochód w 100% bezwypadkowy, no ale robimy ten pomiar, więc niech tradycji stanie się zadość. Lecimy z moim pistoletem, miernikiem od lewej strony. Oryginał. Generalnie w tym kolorze bardzo mało jest Volvo. Fajnie ten kolor wygląda, jest taki ciemny, mówię, niebieski. Widzę wszystko w oryginale, zobaczcie. Żaden element nie był powtórnie lakierowany. A nie, zapomniałem jeszcze podać, że najważniejszą modyfikacją jest wlepa, która od niedawna się pojawiła w mojej firmie. Żebyście, broń Boże, nie pomylili samochodu, że to auto jest z naszej firmy. I nasza firma się mieści tutaj przy Szlacheckiej 1. To co widzicie na firmach, to jest właśnie plac z moimi autami, bo ostatnio sporo zapytań jest o firmy, które też są z Nieporętu, czy my razem działamy. Nie działamy, Auto Import Nieporęt jest jeden, więc nie wiem skąd te takie dziwne pytania. No i widzicie, wszystko mamy w oryginale, jak na razie. Klapy tylnej nie zmierzymy. Wlepa jest tutaj jako dowód. Jeszcze dach sobie zmierzymy. Dach, tutaj mamy oryginał. Zobaczymy sobie jeszcze przy szybie, bo przy szybie mógł być lakierowany, jak to w tym modelu. No i mamy, że był lakierowany, zobaczcie, 200 mikronów. Dlaczego jest lakierowany przy szybie? Ano dlatego, że Volvo V70 czy S80, zobaczcie, jest taki tutaj próg. Jeżeli są odbitki od kamyków, to w tych miejscach ten dach po prostu są odpryski. To bardzo brzydko wygląda. Można polakierować sobie dach nie w całości, tylko właśnie sam pasek tutaj zrobić i bardzo ładnie to wtedy wygląda. Przechodzimy do wnętrza. Pokażę Wam wnętrze tego auta. Tutaj jest jasne wnętrze beżowe. Jest drugi komplet kół i na takich felgach ten samochód stał, 16-calowych.
Oryginalne felgi Volvo, no ale no nie oszukujmy się, 16 cali ten wzór, a 17 cali, który ja zastosowałem, jest różnica. Opony zimowe praktycznie nowe, kupowane rok temu. No tam były opony z kolcami, więc tutaj sobie właściciel nie bawił się wyciąganie kolcy poprzedni, tylko sobie kupił po prostu nowe opony. Mamy roletę bagażnika, bardzo ważna kwestia w tym modelu. Jasna, czyli oryginalna. Mamy jakąś tutaj oryginalną, zobaczcie, podłogę do bagażnika. No i przechodzimy do wnętrza. Wnętrze wesołe, jasne. Mi się takie wnętrza generalnie podobają. Dekory srebrne, zobaczcie, jak to wnętrze tutaj się prezentuje. Skóra fajna, tutaj nie ma jakichś większych pęknięć. Fotele z przodu widziałem, że były gdzieś tam odnawiane wcześniej. Podgrzewana tylna kanapa standardowo już na Szwecję. Tutaj nawet w wersji Kinetic będziecie mieli podgrzewaną kanapę. Z takich rzeczy dodatkowych mamy elektrycznie składane lusterka, elektryczny fotel z pamięcią. No i mówię, nie widać tutaj pęknięć. Ładnie ta tapicerka wygląda. Kierownica tutaj delikatnie jakieś od, nie wiem, od obrączki, od jakiegoś pierścionka. Przebieg dokładnie widzicie 278. Zestaw Bluetooth, jest nagłośnienie zwykłe. Podgrzewane przednie fotele, klimatyzacja dwustrefowa, w pełni sprawna. Deska, tak jak widzicie, dwukolorowa. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Przechodzimy pod maskę. No i to jest słynny silnik 2,5 turbo. 231 koni w polifcie, w przedlifcie macie 200 koni. Pięciocylindrowy. Bardzo udana jednostka. Tutaj samochód, mówię, przez nas przeserwisowany w momencie sprowadzenia. Wymieniony kompletny rozrząd z pompą wody, wymieniony pasek wielorowkowy. Na to wszystko oczywiście są dokumenty, to było robione u Adama. Poprzedni serwis też tutaj, zobaczcie, jest u Adama, odnotowany właśnie 8 kwietnia. No i my teraz zrobiliśmy serwis olejowy i sprawdziliśmy koła zmiennych faz, znaczy koła zmiennych faz. Sprawdziliśmy rozrząd, bo było podejrzenie, że jakiś jest tam wyciek z kół zmiennych faz. Został rozebrany tutaj rozrząd i no nie ma żadnych wycieków. Więc no mówię, auto nie wymagało jakiegoś dużego wkładu finansowego przeze mnie. Zostało sprawdzone zawieszenie, też nie wymagało żadnych tutaj napraw. Więc został zrobiony serwis olejowy plus właśnie te dokładki, tutaj macie na wymianę rozrządu, plus te dokładki, czyli spoiler i przyciemnione szyby. Spoiler to jest koszt 450 zł zakup, lakierowanie macie 250-300 zł w zależności u kogo, a przyciemnienie szyb to jest 600 zł, 650 w zależności jaką folię użyjemy, także macie dodane, już szybko licząc, do auta 600, no 1300 zł powiedzmy. Felgi udało mi się wyrwać za 1500 zł plus opony do tego kosztowały 1200 zł. Z przodu mamy Uni Royale w bardzo ładnym stanie, 2018 rok. Uni Royale naprawdę super sobie radzi na deszczu. A z tyłu mamy Falkeny i Falkeny z 19 roku, także też bardzo ładne opony. Opony za 1000 bodajże 200 zł, felgi 1500, to macie 2700. No i tak trochę do tego auta dołożyłem. To nie jest tak, że nie dołożyłem. Jakbym miał robić coś przy rozrządzie, no to raczej bym nie poszedł w kierunku doposażenia tego samochodu. Dobra, przechodzimy tutaj do dokumentacji. Jest obszerna, mamy książkę serwisową standardowo. I zobaczmy sobie, jak w Szwecji były prowadzone serwisy. 10 rok, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 16. W 16 był wymieniany rozrząd prawidłowo przy 184 tysiącach km w Szwecji. Potem 17 rok, 18, 19, zobaczcie, także co roku auto było na serwisie. W 21 został zrobiony serwis, zobaczcie, rozrządu, tarcze, klocki, przód, rozrząd, płyn hamulcowy i pasek osprzętu, Motul 5W30 i teraz też wymieniony olej Motul 5W30. Tutaj mamy zlecenie na wymianę oleju 560 zł, to ode mnie. Tutaj mamy zlecenie poprzednie na rozrząd i cały ten serwis, który był przeprowadzony, 3170 zł kosztowało. Tutaj mamy, zobaczcie, Crowna, 770 zł zabezpieczenie z podwozia i tutaj macie te otwory zrobione przez Crowna i przez to są wpuszczane i zabezpieczane profile zamknięte. To jest zrobione z tej strony i z drugiej strony. No fajnie, że ktoś tak, to dobrze świadczy o poprzednim właścicielu, że dbał i że chciał dbać tak naprawdę. Tutaj mamy fakturę ze Szwecji, zobaczyć, 19 roku na 3,5 tysiąca koron. Jakieś przeglądy techniczne. O, tutaj będziemy widzieć numer rejestracyjny szwedzki i zaraz Wam powiem historię, jak tutaj skończymy tą dokumentację, ilu było właściciel, jak będziemy jechać na stację diagnostyczną. Także mamy, zobaczcie, naprawdę, no jest tych faktur, zobaczcie, dokumentów jest od groma. Samochód był po prostu
na bieżąco serwisowany. No i nie powiedziałem, że mamy oczywiście dwa kluczyki, zobaczcie, komplet. Kluczyki zwykłe, bez keylessa. Sprawdziłem na CarInfo, auto miało dwóch właścicieli od nowości, ostatni od 2012 roku w Szwecji i w Polsce tak naprawdę trzeci właściciel. Także też dobra historia pod względem tutaj ilości właścicieli tego konkretnie egzemplarza. Nie martwcie się, jeżeli nie macie numeru rejestracyjnego auta ze Szwecji, bo czasami ten numer rejestracyjny po 2-3 latach zostaje nadany nowemu autu, jeżeli auto zostanie zarejestrowane za granicą, bo oni nie, że tak powiem, nie biją tyle tablic co my, czyli do każdego auta nowa tablica, tylko tam numer rejestracyjny jest przypisywany do samochodu, jest tak jakby do końca jego życia. Jeżeli auto zostało wyeksportowane, no to jego życie w Szwecji się skończyło i numer jest nadawany nowemu po prostu funfel nówce. Także się nie martwcie, bo wtedy wystarczy wpisać numer VIN samochodu, no i całą tą historię z powrotem macie, po numerze VIN też Wam to wyskakuje. Cena tego samochodu na gotowo tutaj u mnie w granicach 39 tysięcy będzie auto wystawiane. Wszystko się okaże w ogłoszeniu, ile auto wystawię. Musicie obserwować, ale w takich granicach tutaj myślę, że będzie to uczciwa propozycja z mojej strony. Tak jak widzicie, do auta dołożony serwis olejowy, 500 zł powiedzmy, już ukrócając bez tych końcóweczek. Felgi mówiłem 1500, opony 1200, to mamy 2700. Spoiler plus lakierowanie plus przyciemnienie szyb 1300 zł. Także łatwo licząc, mamy 3-4 tysiące złotych ode mnie dołożone, plus serwis olejowy. Także 4,5 tysiąca złotych dołożone od tak, żeby samochód się dużo lepiej prezentował. Co nam pozostało? Lecimy na stację. Bardzo ciekawa będą oględziny na stacji, bo zobaczymy sobie, jak zabezpieczenie firmy słynnej Crown, którą tak wszyscy polecają, niektórzy polecają, niektórzy nie polecają, wiecie jak to jest wszędzie. Mamy plusy i minusy, różne opinie. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda, sam mam na ten temat jakieś swoje zdanie, ale nie będę teraz o tym mówił. Lecimy, zobaczymy auto od spodu. Powinno po zabezpieczeniu, uważam, które było wykonane rok temu, wyglądać wzorowo. Zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Zobaczymy wołowinę od spodu po zabezpieczeniu. Tutaj widzicie takie natłuszczone, zaślepione. I lecimy po wozie. Tak wygląda tutaj po rocznym zabezpieczeniu podłoga. Oczywiście to zabezpieczenie sugerują, żeby odnawiać co roku. Ale wiecie, jak robię zabezpieczenie, to raczej nie tak, żeby je odnawiać. No ale wygląda to nieźle. Zobaczcie, jest takiej korozji tutaj nie widać, także no na pewno podwozie wygląda lepiej niż bez tego zabezpieczenia. Tak to wygląda od spodu. Kolejne fajne Volvo wjeżdża do oferty. Zapraszam do subskrypcji kanału i do obserwacji na Facebooku. Szybki rzut jeszcze na turbo zrobimy. O, suchutkie. Kolejna fajna wołowina wjeżdża do oferty. Trzymajcie się, na razie.